Siema, siema, witam wszystkich. Jak zwykle wybieram się na rybki. Dzisiaj będę łowić zdętki, czyli wybieram się na swój pontonik. Mamy troszeczkę pochmurno dzisiaj, troszeczkę deszczyk kropi, taka lekka mrzaweczka, ale myślę, to nie będzie przeszkadzać. Zaraz to wszystko przejdzie. Zresztą robi się ciemno, już praktycznie jest ciemno. Postanowiłem swoich sił spróbować złowić jakieś fajne brzanki. Lubię te ryby łowić, także dawno nie wybierałem się na brzanki, więc dzisiaj spróbujemy złowić kilka fajnych sztuk. Zapraszam Was gorąco do komentowania. Zostaw jakiegoś lajka, jeżeli Ci się podobał ten materiał. Oczywiście gorąco polecam materiał. Możesz też zasubskrybować mój kanał do dalszej motywacji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Tam jest taki czerwony paseczek, subskrybuj, przyciśnij, wciśnij też dzwoneczek. Nie przegapisz wtedy kolejnych moich produkcji. Troszeczkę są koreczki. Jak dojadę, to już będzie naprawdę ciemno. Zanim się rozłożę po całkowitej ciemnicy. Ale to brzanie nie przeszkadza, ona równie dobrze bierze w środku nocy, mam sporo czasu, nie ma problemu z tym. Ostatnio ta miza jest strasznie zburzona, postanowiłem z pontonu gdzieś znaleźć troszeczkę bardziej takie spokojne miejsce z w miarę jakimś fajnym uciągiem, gdzie troszeczkę te prądy będą się krzyżować, może jakieś wsteczne i tam będę szukać tej ryby. Z brzegu ciężko jest łowić, naprawdę są bardzo, ta miza ciągnie koszyczki po 200 gram. Ciężko w miejscu to wszystko utrzymać, jeszcze płyny, jak są duże uciągi, to płyną też jakieś te śmieci, liście, to wszystko się zaczepia na żyłce, na lince i ściąga zestawy. Dzisiaj będę łowić na dwa fiderki. Myślę, że koszyczki, tam znajdę takie miejsce w miarę spokojne, to 100 gram wystarczą. Do koszyczków zanęta, typowo taka brzanowa, jakieś mieszanki takie na bazie halibutów, olejów, coś troszeczkę może z mieszanki karpiowej, wszystko do koszyczka, a na haczyk no jak zwykle peleciki, łowię tylko na peleciki, różne tam rodzaje, bo to wiadomo, ta brzana czasami w dzień bierze na inne przynęty, w nocy inne. Każdego dnia też może być inaczej. Jednego dnia sobie połowicie na halibuta, na przykład następnego dnia już na halibuta nie będzie brań. Jakiś tam krylek może ewentualnie. No trzeba kombinować, trzeba mieć kilka przynęt na brzane. A czasami to wystarczy, no po prostu jakieś białe robaki, kukurydza i też będziemy brzane łowić. To są ryby, to ciężko jest to wszystko wyczuć. Trzeba kombinować, trzeba po prostu kombinować. Na haczyk jeszcze myślę będę od czasu do czasu woreczek PVA z jakimś tam drobniejszym pelecikiem, takim 4-6 mm zakładać. No wiadomo, na haczyk to przeważnie idzie 12 lub 14 nawet czasami. I tak to będzie dzisiaj moje wędkowanie wyglądało. No dobra, tymczasem widzimy się nad wodą. Przede mną jeszcze kawałek drogi, kupa rozkładania pontonu i tych różnych rzeczy. Myślę, że nie będę nagrywał z dźwiękiem tego filmiku. Tam, gdzie postanowiłem wybrać się, są tamy. Tam jest naprawdę bardzo duży taki hałas, szum. Ta woda się tak jakby tam przelewa, kotłuje i to wszystko, no z audio ciężko będzie to nagrać. Po prostu będę Wam pokazywał te rybki, włączę jakąś muzyczkę. No i będzie to taki filmik, no, z muzyczką sobie pooglądacie. Oczywiście jak coś będę miał do pokazania, nie mówię, że cały czas się łowi, czasami jest kilka wypraw, nie ma ryby. No dzisiaj mam takie przeczucie, że ta brzana, dzisiaj jest ciśnienie takie ustabilizowane, myślę, że ta brzana będzie brała i coś Wam pokaże. Trzymajcie kciuki, do zobaczenia na wodzie, hej! Thank you.